Piotrków, tu hala Relax. Przed nami starcie w ramach szóstej serii nowego sezonu PGNiG Superligi Kobiet. Piotrkowie kontra Młyny Stanisław Koszalin. Serdeczny dzień dobry. Mówię dla Państwa Michał Pomorski. Borysławska. Przez dwie pozycje na lewe skrzydło. Skończy to wszystko Gabi Urbaniak. Paula Mazurek teraz w postaci numer jeden. Ta piłkarka Roman Roszak. Mączka do Andrzejczuk. Trzeba przyspieszyć ten atak. Anna Mączka kapitalnie. Wykluczenie niedokładnie Andrzejczuk. Jest w końcu Oktawia Płomińska. Jej tu nikt absolutnie nie dogoni. Oktawia Płomińska. Gol. Nadzieją Koszalina, że tu nie będzie zmiany wyniku. Ale skutecznie Sobecka. Trafia Anna Mączka na faulu, ten rzut, dość długo leciała piłka, ale bardzo precyzyjnie. Andrzejczuk teraz wyczyszczona dla niej pozycja. Świetnie rzuca z drugiej linii Ukrainka. Nie ma gola, nie ma gola. Trzeci karny niewykorzystany przez miejscowe. Roszak wypuszcza Macedo, ależ akcja, ależ wkrętka. Wiktoria Macedo. Mączka. Dobrze wypatrzyła Andrzejczuk. Andrzejczuk teraz Sobecka nie dała się tak łatwo ograć, ale trafia z lewego skrzydła Urbaniak. Rycharska znów fantastycznie przejmuje piłkę. Borysławska do Wolownik. Wolownik. Daria Opel. Skubiona ta piłka. Roszak wypuści. Ole Zaleśny. Popularna Uzi ma teraz świetną szansę. I jest bramka. Znów Smolin. Znów do Urbaniak. Urbaniak znów skutecznie. Ostatni dzwonek dla przyjezdnych, by tu rozpocząć bój o pełną stawkę. Julia Andrzejczuk, Daria Opel, co ona robi dzisiaj między słupkami? Otrzymują wysoką dyspozycję strzelecką. Lesia Smolin, Daria Opel! Kary, jeszcze 15 sekund do końca kary Andrzejczuk. Przy wycofaniu bramkarki mają przewagę w tym ataku piotrkowianki. Już biega Płomińska. Magda Więckowska! Oktawia Płomińska. Jeszcze dosłownie kilka sekund, jeszcze z rzutem Borysławska. Nie, zagranie do Kowalik. Kowalik zdąży. Nie, przekroczyła linię pola bramkowego. Zatem wynikiem 33-28. Kończy się ta rywalizacja. Przekonywająca wiktoria ekipy Krzysztofa Szybylskiego. Trzecie zwycięstwo za 3 punkty. Do tego jedna wygrana za 2 oczka. I oto ten taniec radości, o którym mówiłem. Tak się bawią piotrkowianki, które dziś zasłużenie wygrały z Młynami Stanisław Koszalin. 33-28. Najlepsze.